Witam Was ciepło w kolejnym filmiku i dzisiaj filmik na temat Advanced Style. Pytanie o moją opinię na temat tego zadała mi jedna z Was, a pod filmikiem, na który już odpowiadałam na pytania, które wcześniej zadawaliście, tylko pomyślałam sobie, że nie odpowiem tak szybko pod komentarzem, ale spróbuję troszeczkę zgłębić ten problem, zbliżyć się do problemu i później nagram Wam o tym osobny filmik. Generalnie mówiąc, chodzi tutaj o to, że zwolennicy tego stylu wychodzą z założenia, że zbyt wiele jest szarości, zbyt wiele jest przeciętności, zbyt wiele jest takiej byle jakości na naszych ulicach i chcą nam te ulice trochę pokolorować za pomocą ubioru. Także niezależnie, uważają, że niezależnie od wieku, każdy z nas ma prawo pełne ubierać się w jaskrawe, kolorowe rzeczy, w różnego rodzaju wzory, nie zważać na konwenanse, odchodzić od bezpiecznych kolorów, nijakich kolorów, wśród których my, zwłaszcza osoby dojrzałe, giniemy. No i tak, generalnie mówiąc, jeżeli chodzi o moją opinię na temat tego stylu, to myślę, że za chwileczkę Wam o tym powiem, ale zanim to zrobię, to muszę powiedzieć, że przejrzałam sobie różnego rodzaju fora internetowe, różnego rodzaju blogi, gdzie właśnie opisywany jest ten styl, gdzie toczyły się dyskusje na temat tego stylu. No i byłam tutaj dość mocno zbudowana tym, co działo się w komentarzach, ponieważ większość tych komentarzy była bardzo pozytywna. Te osoby były odbierane jako kreatywne, jako radosne, jako czerpiące radość z życia i bardzo mało było takich słów krytyki. Natomiast spotkałam również takie miejsca, gdzie ten styl był bardzo mocno krytykowany. Co ciekawe, ta krytyka pochodziła od osób dojrzałych, od osób w naszym wieku. Co się tutaj nie podobało? No właśnie to, że w pewnym wieku nie wypada. Nie podobało się to, że te osoby mogą narażać się na śmieszność. Nie podobało się to, że mogą być odbierane z zewnątrz jako takie osoby, które dziwaczeją. Bardzo często powtarzały się też takie pejoratywne określenia. To jest dzidzia piernik i z tyłu liceum, tak, z przodu muzeum. Więc zdziwiło mnie to, że właśnie tak myślą kobiety dojrzałe. Ale muszę powiedzieć, że na tych blogach spotkałam też takie zjawisko, które myślę, że tłumaczy takie pejoratywne określenia tego, co w tej chwili widzimy na zdjęciach. Bardzo wiele ograniczeń, jeżeli chodzi o ubiór kobiety dojrzałej, tam znalazłam. Już pomijając to, że tam nie wolno za krótkiej sukienki, za głębokich dekoltów itd., itd., ale na przykład w bazie rzeczy zakazanych są trampki, kolorowe konwersy czy inne jeszcze trampki, zwłaszcza takie za kostkę. Bardzo krytykowane było na przykład też ubieranie, zakładanie sportowych butów do sukienek. W ogóle same sukienki, na przykład takie kwiatki, drobne kwiatki, były tutaj negowane. Kobieta dojrzała nie powinna nosić takich sukienek, ponieważ wygląda wtedy właśnie jak dzidzia piernik. Naraża się na śmieszność, będą się z niej śmiać, będą krytykować i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, ja nie lubię takich określeń. Tutaj powiem szczerze, dlatego że tak naprawdę my sobie wtedy same tutaj dokupujemy. Myślę, że jeżeli takich określeń używają młodsze dziewczyny, to jest inaczej, dlatego że one jeszcze nie wiedzą, co się dzieje wtedy, kiedy kobieta dochodzi do 50 albo przekracza 50, albo ma jeszcze 60, 70 i na przykład nie widzą tego, co ja doskonale widzę i mam nadzieję, że wy również widzicie, że my jesteśmy bardzo różne. Są wśród nas kolorowe ptaki, są wśród nas osoby takie, które też określane są czasami jako szare myszki, ale to wcale nie musi być tak, że jedne i drugie osoby coś ogranicza. Po prostu od zawsze, jeżeli osoba była zawsze kolorowym ptakiem, ubierała się zawsze barwnie, ubierała się ekscentrycznie nawet czasami, oryginalnie, nie ma żadnego powodu, żeby po 50, po 60, po 70 zaniechała tego. Jeżeli ktoś ubierał się cały czas maksymalnie zachowawczo, no niech to będzie w te berze takie już tutaj przysłowiowe, to
też nie ma żadnego powodu, żeby nagle po 50 roku życia przechodzić do kolorów, jeżeli to tej osobie nie gra. Są czasami takie osoby, które w duszy były zawsze barwnymi ptakami, ale przez cały czas wcześniejsze swojego życia nie mogły z różnych powodów tej swojej barwnej duszy pokazać, bo na przykład były tutaj skrępowane różnego rodzaju konwenansami, albo na przykład pracowały zawodowo w takim zawodzie, gdzie nie było możliwości, żeby ubrać się w jakiś sposób kreatywnie, ale ubierały się tak, jak dress code im tutaj zakładał. Były też osoby, albo są też osoby, które dopiero po 50, po 60, po 70 roku życia uzyskały pewność siebie. Ta pewność siebie każe im albo bardziej pcha ich do tego, pomaga im w tym, żeby ubierały się i zachowywały się tak, jak one na to mają ochotę, a nie jak oczekują od nich inni. Być może wśród tych kolorowo ubierających się kobiet są też osoby, które nie akceptują siebie, nie akceptują zmian swojego ciała i tego wszystkiego, co się dzieje u nich w związku ze starzeniem się, że znikają, otaczając się tymi kolorami, tak? Czyli sprawiają, że ktoś, kto na nich patrzy, widzi najpierw kolory, najpierw ferie barw, najpierw tutaj te oryginalne kroje, a dopiero potem ich twarz, na przykład pokrytą zmarszczkami, ich zmieniające się ciało. Nigdy nie wiemy tak naprawdę do końca, co stoi za tym, jak się chcemy ubierać. I myślę, że to jest bardzo taka rzecz indywidualna, bardzo taka rzecz dowolna. Ja już wiele razy mówiłam Wam, że bardzo mocno widzę to, że w wieku dojrzałym ja się zmieniłam. Przypuszczam, że jest tak jeszcze z częścią też nas, przynajmniej z częścią także tych osób, które są tu na moim kanale, że ja się zmieniłam, że mam ochotę w tej chwili żyć mocno po mojemu. Oczywiście biorąc pod uwagę tutaj też moją rodzinę i moich najbliższych, ale na pewno nie czuję już wstydu, nie czuję już skrępowania, a dlatego, że ufam sobie i ufam swoim wyborom. I to jest to chyba, co najbardziej zobaczyłam wtedy, kiedy dojrzałam. Nie tylko dojrzałam wiekiem, ale dojrzałam do tego, żeby być sobą i wybierać swoją własną drogę. I bardzo możliwe, że te osoby, które prezentują taką modę, w większości także tą drogą idą. Kiedy patrzyłam na te osoby, to w oczy rzuciła mi się ich taka radość życia, ich nieprzejmowanie się tym, co inni o nich pomyślą albo co inni o nich powiedzą. I tak naprawdę myślę, że widać po nich takie wykorzystywanie tego, co ten etap życia im przyniesie. I kiedy patrzę na te osoby, które tutaj widzicie na zdjęciach, ja nie widzę w nich absolutnie dzidzi piernik. Ja widzę w nich ogromną radość życia, widzę w nich luz, to co jest bardzo ważne przy ubieraniu się, żeby wyglądać fajnie, wyglądać stylowo i bawić się modą. Widzę u nich też to, że prawdopodobnie nie przejmują się one opiniami innych osób i tak naprawdę pokazują siebie, walczą o siebie i żyją tak, jak im w duszy gra, a nie jak inni narzucają im te konwencje. Myślę, że tu jeszcze może być ten problem, dlaczego my dajemy takie prawo do ubierania się jak chcą i nawet robienia różnych modowych faux pas młodym dziewczynom, a nie dajemy tego starszym albo dojrzałym kobietom. To jest to właśnie, w jaki sposób widzimy starsze kobiety. Starsze kobiety to są już osoby stałe, które powinny mieć już własny styl, które powinny już nie chcieć niczego od życia, które powinny tak naprawdę kontynuować to, co robiły przez całe swoje lata i jakoś sobie tą resztę życia jeszcze tam dotrwać. Natomiast my dzisiejsze jesteśmy zupełnie inne. My dzisiejsze zdobywamy świat po 50, po 60, a wierzę, że również po 70. Co więcej, mam takie wrażenie, że nas, kobiet, takich właśnie zdobywających świat, rozwijających się i próbujących różnych rzeczy, z różnych dziedzin, z różnych miejsc życia, jest i będzie coraz więcej. I powiem szczerze,
Tego bym sobie życzyła, żeby taka różnorodność w nas pozostała i żebyśmy my wykorzystały te lata, które jeszcze mamy, na robienie tego, na co tak naprawdę mamy ochotę i nie przejmowania się innymi osobami. Wiecie, kiedyś usłyszałam takie zdanie, bardzo mi się to podobało, że nie mamy co przejmować się tym, co inni o nas myślą, dlatego że oni w tym momencie myślą tylko o tym, co inni o nich myślą, a nie przejmują się nami. I myślę, że to będzie takie chyba dobre podsumowanie tego naszego dzisiejszego odcinka. Kochane moje, ja już zmykam do swoich tutaj obowiązków, prac. Cieszę się, że mogłam się z Wami spotkać chociaż na chwileczkę. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że nie dajecie się, że jesteście zdrowi, korzystacie z tej pięknej zimy, czekacie na wiosnę. Do zobaczenia w środę.